Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu dezinformacyjnego, czyli na cebulę na torcie, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. Dziś jest dzień 19 marca 2024 roku. I zaczynamy. Otóż najpierw temat, który się ciągnie i ciągnie i rozwija i odkrywane są w nim ciągle kolejne pokłady niezwykłości, że tak powiem, czyli Collegium Humanum. Otóż do tej pory, od pierwszych publikacji Newsweeka, już chyba półtora roku temu, wiedzieliśmy tylko tyle, że Collegium Humanum to była taka uczelnia, czy właściwie pseudouczelnia, założona przez Pawła C., muszę mówić C., bo on już ma teraz zarzuty i trwa postępowanie wobec niego, ale wcześniej było nazwisko jego w mediach, bo jeszcze ich nie miał. To jest rodzina, to zdaje się bratanek, pewnego znanego polityka PiS, no nie mogę powiedzieć którego, bo ma to samo nazwisko, ale jest to znany europoseł. Dodaj tutaj jeszcze, że ten polityk też będzie miał pewne problemy, ale związane z podróżami do Brukseli, o może w ten sposób. Dokładnie tak, i już tyle wystarczy. No więc do tej pory wiedzieliśmy, że to jest taka pseudouczelnia, którą on założył. I gdzie wystawiał dyplomy MBA, czy te Master Business, to są takie no, bardzo wysoko notowane dyplomy uznawane międzynarodowo, które są często konieczne do pracy w zarządach i radach nadzorczych ważnych spółek jakichś korporacji. W Polsce chodziło o to, że w roku bodajże 2018 Jarosław Gowin jeszcze wtedy wprowadził taki nakaz, taki wymóg, żeby członkowie właśnie rad nadzorczych dużych spółek państwowych mieli to MBA. No i bardzo wielu z nich, albo z tych, którzy chcieli nimi być, ich nie miało. I wtedy powstało to Collegium Humanum. Ono już wcześniej istniało jako tam szkoła, wyższa szkoła menedżerska w Warszawie, czy jakoś tak. Zmieniło nazwę na Collegium Humanum i zaczęło te dyplomy, no chyba dobrym określeniem będzie, produkować. Czyli generalnie, by zdobyć MBA, trzeba odbyć dość trudny kurs. On trwa rok, dwa lata, zależnie od uczelni, który jest jeszcze dość drogi, bo to praktycznie wyłącznie, chyba wyłącznie w ogóle prywatne uczelnie robią. Więc to jest koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Rok albo dwa lata dość intensywnego studiowania, zakończone dość trudnym egzaminem. Krótko mówiąc, nie jest tak łatwo dostać MBA. Tymczasem w Collegium Humanum okazało się, że za kilka do kilkunastu tysięcy złotych, czyli no kilkukrotnie mniej, można taki dyplom de facto kupić. Używam słowa kupić w pełni świadomie, gdyż ci, cudzysłów, studenci praktycznie w ogóle nie musieli uczestniczyć w zajęciach. Niektórzy się tam nawet do systemu nie zalogowali, czyli po prostu rejestrowali się i po paru miesiącach dostawali ten dyplom. Inni niby tam w jakichś zajęciach brali udział, ale praktycznie całkowicie zdalnie. Zamiast takiego egzaminu, czy właściwie obrony, na koniec dostawali jakiś test ABCD, który był jakimś bajecznie prosty do zdania. Właściwie nie dało się go nie zdać. I to widzieliśmy do tej pory. To dosłownie do zeszłego tygodnia. Natomiast teraz w ciągu ostatnich kilku dni na OKO.press pojawiły się dwa artykuły Anny Mierzyńskiej. Świetne. Naprawdę polecam przeczytać oba z uwagą. W pierwszym Anna Mierzyńska ujawnia wyniki swojego śledztwa. Wynika z niego, że to nie chodzi tylko, to nie ma tylko takiego aspektu, nazwijmy go, biznesowego czy korupcyjnego, tylko tutaj się pojawiają bardzo wyraźne ślady prorosyjskie. To jest mega, mega ważne. To za chwilkę powiem czemu. Ale najpierw co ona odkryła. Otóż ona odkryła, że ten Paweł C. od lat siedzi bardzo głęboko w jawnie prorosyjskich środowiskach. To są takie popłuczyny po dawnym TPPR. TPPR to było Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. No jaśniej się nie da. Ludzie z tego towarzystwa to były, to był ośrodek otwarcie prorosyjski, jakby nikt nie miał co do tego nigdy żadnych wątpliwości. Ale TPPR już nie ma. I ci ludzie przez lata założyli różne takie nowe stowarzyszenia, fundacje, na przykład Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina. Ono nawet temu Pawłowi dało, słuchaj, taki jakby certyfikacik, czy taki dyplomik, wiesz, do powieszenia na ścianę, się sam tym chwalił za dobrą współpracę. Tutaj od razu powiem, nazwa jest myląca, tak się wydaje, no Polska-Ukraina, no przecież Polska-Ukraina współpracują, szczególnie teraz. Ale nie, spokojnie, to są TPPR-owcy, to są dokładnie ci sami ludzie. Tam jest dokładnie wymienione w tym artykule, kto, kiedy zakładał którą fundację czy stowarzyszenie. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, ale też na przykład, to może być zaskakujące dla niektórych, Towarzystwo Polsko-Austriackie albo Polsko-Słowackie Towarzystwo Przyjaźni. To są wszystko ci sami ludzie. Okay? I on w tym siedzi od lat. Dalej. Jak już był rektorem tego Collegium Humanum, to nawiązywał współpracę z uczelniami w Rosji i w Białorusi. Na przykład z, uwaga, Rosyjską Akademią Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, z tak zwaną RANEPO, bo to taki ma skrót. To bezpośrednio podlega Putinowi i to jest jedna z jego takich głównych uczelni do kształcenia kadr putinowskiego reżimu. Czyli
Zgodzimy się chyba, że to jest coś, z czym nie chcesz współpracować. Tymczasem Kolegium Humanum z nimi współpracowało, są na to zdjęcia i dowody i tak dalej, to nie jest żaden domysł. Oprócz tego z Białoruską Akademią Łączności współpracowali. Ta z kolei podlega białoruskiemu ministerstwu, ono się chyba nazywa Łączności i Informacji, więc pięknie, nie? Super. Jakby białoruskie ministerstwo łączności z pewnością to jest normalne ministerstwo, jak u nas ministerstwo, nie wiem, sportu, prawda? Oczywiście. Tak dokładnie jest, Białoruś to normalny kraj, demokracja, wiadomo. Co ciekawe, ta współpraca pomiędzy nimi miała też obejmować wspólne kształcenie kadr. Bardzo ciekawe, bo... No bo z kim byś nie chciał wspólnie kształcić kadr, jak nie z reżimową uczelnią z Białorusi i jeszcze być może z drugą z Rosji. No normalna rzecz. Dodajmy, że to się działo wprawdzie przed inwazją, to z 22 roku, ale już jak najbardziej po tej pierwszej agresji rosyjskiej na Ukrainę w roku 14. To były lata tam 18-19. Wszyscy wiedzieli, okej? Wszyscy wiedzieli. Nikt nie miał... Już po ingerencji rosyjskiej w wybory, po Brexicie, po Marine Le Pen i tak dalej. Dalej, okazuje się, że Kolegium Humanum, jeszcze pod tą poprzednią nazwą, było pierwotnie zarejestrowane w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej 115. To jest taki budynek, powiedzmy, reprezentacyjny, praktycznie przy samym Placu Bankowym, czyli przy samym też Ratuszu Warszawskim, samo centrum Warszawy. W tym budynku to jest dawny Dom Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Okej. Obecnie zarządza nim właśnie to Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, czyli te popłuczyny po TPPR-ze, czyli tym Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale to jest jeszcze ciekawsze, pod tym adresem tam 9 czy 10 lat temu miał adres rejestrowy kto? No teraz mnie zabiłeś pytaniem. Mateusz Piskorski i Partia Zmiana. Powiem ci od razu, że to bym w ogóle w inną stronę chciałem iść, także dobrze, że nie zgadywałem. No to już, teraz już wiesz. I to co teraz streściłem, to jest pierwszy artykuł Anny Mierzyńskiej sprzed tygodnia, a drugi, który został opublikowany wczoraj, w poniedziałek, to jest ciąg dalszy. Otóż okazuje się, że takich uczelni, które dokładnie w ten sam sposób handlowały tymi dyplomami, było kilka i one wszystkie ze sobą ściśle współpracowały. Czyli to Kolegium Humanum współpracowało z przynajmniej trzema uczelniami na Słowacji, w Serbii i w Austrii. I one były zakładane, słuchaj, po prostu przez komunistów. No w Austrii to nie, ale na Słowacji już tak. Ale także, i to dotyczy chyba tej serbskiej, przez Rosjan. Którzy to Rosjanie założyli to uczelnię, żeby, uwaga, kształcić sobie kadry prawnicze do prowadzenia swoich biznesów w Europie. No, piękne. I teraz się okazuje, że oni ze sobą współpracowali bardzo intensywnie. Tam w przypadku tej austriackiej uczelni to już lata temu wybuchła afera właśnie z wystawianiem lewych dyplomów. Tam jeden z tych gości, to Mierzyńskiego, nazwała takim austriackim łącznikiem. On sam cenzował doktorat swojej córki, później się okazało, że to plagiat był i tak dalej, i tak dalej. No więc, ale to są ciągle takie sprawy, powiedzmy, korupcyjne. Okay? Natomiast w momencie, w którym tu się pojawiają Rosjanie albo słowaccy komuniści, którzy byli bardzo blisko z Rosjanami, no można ich traktować jako ekspozyturę wręcz rosyjską, no to mamy jakby zupełnie innym świetle na to patrzymy. I teraz ja trochę długo o tym mówię, żeby to podkreślić, że w tym momencie, według mnie, może się z tym nie zgodzisz, ale według mnie cała ta sprawa tych lewych dyplomów, że ci ludzie nie mieli kwalifikacji, ale zasiadali w tych radach nadzorczych i tak dalej, schodzi na drugi plan. To jest oczywiście skandaliczne, ale schodzi na drugi plan. Na pierwszym pojawia się to, że oni wszyscy przewinęli się przez tą uczelnię, którą zarządzał i którą stworzył gość z Towarzystwa Przyjaźni, czy przepraszam, on nie był w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, ale w tych organizacjach post-TPPR-owskich. I teraz rodzi się naturalne pytanie, no dobra, to jakie, czy my tu przypadkiem nie mamy do czynienia z jakimś naprawdę poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa? No bo zobacz, wszyscy ci ludzie musieli się jakoś tam zarejestrować. Na dzień dobry masz ich dane osobowe. Tak? Ci ludzie, może podkreślmy, kto to był, bo tam się przewijali politycy różnych opcji, jest już teraz lista bodajże kilkunastu polityków, także Koalicji Obywatelskiej, żeby nie było, ktoś tam z Lewicy się pojawił, ktoś tam z PSL-u był, głównie jednak pisowcy, no bo to było ich, tych pisowców tam są dziesiątki, jak nie setki, natomiast ważniejsze niż to, kto był z której partii, jest to, kto później był na jakim stanowisku. No i mamy tu na przykład ludzi, którzy pojawili się później na dziesiątkach stanowisk państwowych, koncernach, także tych dotyczących bezpieczeństwa państwa, na przykład energetycznych. Mamy kilkunastu generałów i pułkowników. Okej, to jest dosyć poważne. Więc teraz rodzi się pytanie, no dobra, czy przypadkiem ich dane osobowe nie... Czy ktoś nie mógł z tymi danymi czegoś robić? Czy być może system uczelniany, w którym oni no, musieli się rejestrować i ci, którzy przynajmniej brali udział w jakichś zajęciach, w jakiś sposób musieli z nim mieć interakcję, czy być może od nich czegoś nie wyciągał, czy być może nie infekował im urządzeń, czy być może, już kończę, czy być może ludzie tam pracujący nie próbowali na nich jakoś wpłynąć, nawiązać z nimi kontaktów. Nie chcę użyć słowa werbować, bo to jest już dosyć daleko idące, ale rozumiesz, o co mi chodzi, tak?
Tak, to przepraszam, ale taki trochę zabawny jest taki wątek humorystyczny, że wychodzi na to, że najbezpieczniejsi byli ci, którzy się w ogóle nie logowali do systemu i tam nic nie robili, bo wiesz, nikt nie był w stanie z nimi nic zrobić, oprócz tego, że miał ktoś ich dane. No, no tak, ale wiesz, jak masz czyjeś dane, ale zobacz, jak masz czyjeś dane, na przykład, bo zakładam, że musisz dowód osobisty w którymś momencie pokazać, choćby w formie skanu. Jak masz czyjś dowód osobisty i jego dane, to możesz takiej osobie naprawdę zaszkodzić. Ja na przykład mam kolegę, który mu kiedyś, słuchaj, na niego wzięto kilka pożyczek w jakiejś chwilówkowni i on nawet nie wie skąd. Po prostu gdzieś, nie wiem, w jakiejś wypożyczalni 5 lat wcześniej, wiesz, dał skan dowodu albo w przychodni, jak w jakiś sposób to wyciekło i nagle później miał problem i normalnie mu policja blokowała konto i tak dalej, bo się okazało, że kilka tysięcy rzekomo wziął, tak? I oczywiście nie chciał spłacić. Więc jakby takie osoby można zaszkodzić nawet tylko tak. A teraz, jeżeli sobie uświadomić, że niektórzy no jednak brali tam udział, jakieś tam zajęcia się odbywały, ktoś mógł na nich wpływać, nawiązywać kontakty i to był człowiek z takimi powiązaniami, no to jest to naprawdę poważne. Jestem tutaj przekonany o tym, że o ile to dla szefostwa tego kolegi Humanum i tam tej wierchuszki, to nie była tajemnica pewnie, z kim oni współpracują, no to pewnie dla część tych ludzi, dla nich to była okazja, żeby sobie zrobić na niej MBA. Natomiast też to można się zacząć zastanawiać, dlaczego to była aż taka okazja w tym momencie, czy to nie ma przypadkiem jakiegoś związku z tym, bo No właśnie. Znaczy jedno z drugim się nie wyklucza, nie? Ale tak, no należałoby się nad tym zastanowić i miejmy nadzieję, że skoro już sprawa zrobiła się tak głośna i tutaj Ania Mierzyńska no taką dobrą robotę odwaliła i to poudowadniała, no to, że teraz odpowiednie organy się tym zajmą. Dodajmy tylko, że Paweł C. i tam jeszcze kilka innych osób z Wierchuszki i Kolegium Humanum bodajże w styczniu albo w lutym zostali aresztowani, toczy się postępowanie, więc tutaj na pewno będzie nowy wkład do tego postępowania. Dobrze, idźmy dalej. Ja od razu mówię, że będę troszeczkę chrypiał, bo jestem lekko przeziębiony. Teraz troszeczkę zmieniamy temat. Przechodzimy do studia nagrań Zjednoczonej Prawicy. Parę dni temu na Onecie pojawił się artykuł traktujący o tym, jak to w 2018 roku, po tym jak w biurze Daniela Obajtka został zamontowany podsłuch, tam jest sugestia wyraźna, że najprawdopodobniej zrobiło to CBA, prowadząc jakieś tam działania. Okazało się, że gościem był Piotr Nisztor, to taki, nie nazwam tej osoby dziennikarzem, po prostu taki media worker prawicowy i to taki jeden z takich bardziej, jakby to ująć, eufemizując, znamienitych, który zresztą był tam gościem chyba u niego 72 razy, ale w tym konkretnym razem, kiedy sobie do niego przyszedł z bardzo taką konkretną sprawą. Otóż chodziło o to, że jego małżonka i jego ojciec poszukiwali pracy. Tam była piękna rozmowa, w trakcie której Daniel Obajtek tłumaczył, że oni zadbają o tą jego małżonkę, że ona się będzie mogła tam rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście potem była puenta, że niedługo po odbytej rozmowie, której nagranie ma Onet, żona dziennikarza znalazła zatrudnienie w Orlenie, a ojciec został prokurentem w należącej do koncernu spółce Energa Operator. Także zupełny przypadek. Wątek humorystyczny tam jeszcze w tej rozmowie było, bo ja słuchałem tych nagrań, gdy Nisztor wspomina o swoim ojcu, nie tylko o żonie, ale też właśnie o ojcu, to Obajtek mówi, że no tak, jasne, przecież znajdzie się dla niego miejsce, kogoś się po prostu Tak, bo on tam tłumaczył, Obajtek tłumaczył, że będzie robić jakąś reorganizację i teraz tak, dla niezorientowanych, te reorganizacje często się robi w momencie, w którym chce się kogoś zwolnić, zatrudnić kogoś innego. To w urzędach miejskich jest dosyć częste przy zmianie władzy, ponieważ nie można jakoś po prostu wywalić. No jak się zrobi reorganizację, to się okazuje, że już nie ma jakiegoś stanowiska i ktoś już nie może pracować, więc mieliśmy do czynienia tutaj z implementacją tego właśnie, jak tutaj reorganizację robić, ale istotne jest również to, że Nisztor przyszedł i zaczął opowiadać tam, że on ma kwity w postaci taśm, które pokazują, że część polityków prawicy, w tym ojciec Mateusza Morawieckiego, w jakiś sposób są umoczeni w aferę GetBack. Pamiętasz może, o co chodzi z tą aferą? Byś mógł tak w paru słowach... No tak, klasyczna piramida finansowa, która po prostu wybuchła im w rękach w pewnym momencie. Tylko nie pamiętam, który to był rok, 18? Generalnie było to piramida finansowa i, co jest tutaj istotne, pan Daniel Obajtek zaczął tłumaczyć, że z tymi kwitami to jest tak, że z tym się nie powinno iść tam nigdzie, tylko powinno się tego używać właśnie w charakterze, no w charakterze argumentu, może tak to nazwijmy. Oczywiście zrobiło się o tych nagraniach bardzo głośno, co zresztą nie powinno nikogo dziwić i teraz jest troszeczkę takie wodki humorystyczne. Wypowiedział się na ten temat sam Daniel Obajtek i już wam, to bardzo poważna sprawa, więc już wam czytam kawałek oświadczenia. Nielegalne nagrywanie prezesa największej spółki w Polsce i regionie w jego gabinecie jest patologią samą w sobie, ale przekazywanie tych nagrań dziennikarzom, bo w cudzysłowie, to już skrajna patologia i zaprzeczenie wszelkich zasad funkcjonowania kraju, służb i instytucji. Ciekawe, czy takie samo zdanie Daniel Obajtek miał na temat
nagranie z takiej restauracji jak Sowa i Przyjaciele, to po pierwsze. Po drugie jeszcze jedno, że wiadomo, że tam nie było to w żadnym gabinecie, ale nagrywano tam władze państwowe i jakoś nikt nie protestował. I znaczy, bo jak chciałeś coś dodać, to powiedz, bo ja dalej pociągnę temat później. Chciałem zapytać, co na ten temat jeszcze ma do powiedzenia sam Piotr Nisztor, bo być może nie pamiętasz, ale gdy nagrywano polityków ówczesnego rządu PO w Sowie i w Przyjaciołach, to te nagrania później do mediów zaniósł kto? Piotr Nisztor. On się tym sam chwalił później wielokrotnie na Twitterze. To jest nawet jeszcze inna kwestia. On tak mówił, przepraszam, tak mówił w taki niby zawoalowany sposób, ale tak wiesz, puszczał oczko, no to ja. To jest jeszcze inna kwestia, bo ja postaram się to znaleźć, ale wydaje mi się, że Józef Moneta, czyli zbiorowa pamięć Elonexa, wcześniej Twittera, wykopał wpis Nisztora, który traktował o nagraniach, na których Morawiecki był. Bo to było, w których Nisztor twierdził, że wszystkie nagrania powinny być jasne, że dobrze, że to się pojawiło i oczywiście nie ma to związku żadnego z tym, że sam, będąc u Obajtka, dysponował pewnymi taśmami, które mogłyby Morawieckiemu zaszkodzić. Ale widzisz, bo to jest jeszcze, na tym się sprawa nie kończy. W tej samej sprawie wypowiedział się pan Bartosz Lewandowski. Kto się interesuje Ordo Iuris, ten wie, kto to jest. No więc, jak już pewnie się domyślacie, jest to ktoś z Ordo Iuris, który taki sążnisty elaborat wysmarował. Tym tłumaczył, że te nagrania są nielegalne, no ale dziennikarze tłumaczą, że to CBA robiło, a to pewnie nie robiło CBA i generalnie to utrzymane jest w takim tonie. Ja bym na to nie trafił, gdyby nie to, że udostępnił to na swoim koncie nie kto inny jak Piotr Nisztor. Oczywiście. Ale poczekaj, bo jest jeszcze jedno. Otóż jakiś czas temu wypłynęły inne nagrania z Danielem Obajtkiem, gdzie on te maseczki załatwiał i tak dalej. I tam wtedy było powiedziane tak, że CBA, podkreślam, z zapisu, tak, bo to 20 rok był, że CBA założyło podsłuch Adamowi Burakowi. To był taki asystent Obajtka, jego bliski współpracownik w Orlenie. No i ponieważ Burak się spotkał z Obajtkiem, no to nagrano też Obajtka. No dobra, ale tu się Obajtek spotkał z Nisztorem. Pytanie, kto był podsłuchiwany? Czy Obajtek, to jest grubo, czy Nisztor, no nie aż tak grubo, ale jednak ciekawie również. Czyli mamy teraz coś takiego, że CBA, czyli Mariusz Kamiński, podsłuchuje Orlen, dowiaduje się z tych nagrań, no teraz już z drugiego, że tam się dzieją złe rzeczy, no bo to, umówmy się, załatwianie posady w państwowej spółce po znajomości, a tam wcześniej te maseczki i od tego handlarza bronią nieistniejącego i tak dalej. To są grube rzeczy i przez 4 lata to nie trafia do prokuratury. I dopiero teraz zostaje to opublikowane i teraz oczywiście zarówno jeden, jak i drugi się burzą. Mi się bardzo podoba, słuchaj, bo Obajtek powiedział, że to jest kolejna próba ochydzenia mojej osoby. Ty czemu oni w ogóle zawsze mówią mojej osoby? Mnie. Jakby zapoznaj się z tym słowem. To jest próba zachydzenia mnie. Owszem. To tak brzmi bardziej dostojnie, jak mówić, to jest atak na moją osobę. Czy moja osoba nie lubi twojej osoby? Wiecie, no nie wiem. Moja osoba chciałaby w tym miejscu dodać, że bardzo możliwe, że nic nie było robione i nic nie zrobiono w kwestii Obajtka, właśnie ze względu na to, że tam wszyscy mieli na wszystkich kwity. No to jest wyraźna sugestia, że Nisztor ma tam kwity na kogoś. No na ojca premiera, no sorry, na ojca premiera, to dosyć poważna osoba, tak? To, co się tam działo, to był taki Mexican standoff i to chyba tak wyglądało, że nikt tam nie był, nikogo nie ruszył, bo gdyby jedna osoba ruszyła, to potem by była kostka domina. No i teraz zobaczymy, jak to będzie. Dalej. Krótko mówiąc, chcesz mi powiedzieć, że to jest normalna demokracja. Tak. Dodajmy jeszcze tylko, że we wczorajszym numerze tygodnika Sieci, periodyku rybackiego, na okładce jest Obajtek z taką poważną miną, w tle jest żółty Tusk, cysterny wstydu PO-PSL, Obajtek przerywa milczenie, chcą mnie zniszczyć, zgnoić, w końcu zamknąć. Były prezes Orlenu otwarcie mówi o prześladowaniach i, uwaga, rzekomych podsłuchach. Wprawdzie wszyscy je słyszeli, ale one są rzekome. To jakby rozumiesz. Ale czekaj, jeszcze lepsze. On w zajawce tego artykułu, który jeden z braci Karnowskich wrzucił na Twitterka, powiedział o, uwaga, ruszyła na niego cała machina państwa i mediów, ale on wytrzyma, bo przeszedł w życiu sporo. No my już o Obajtku trochę mówiliśmy, on rzeczywiście przeszedł w życiu sporo, tylko chyba nie w tym sensie, który tutaj miał na myśli. To po pierwsze, najprawdopodobniej w nieodległej przyszłości poświęcimy mu jakiś odcinek, ale to poczekamy jeszcze, co się tam jeszcze okaże, bo żeby nie okazało się, że tych odcinków musiałoby być więcej. Ale po drugie, z tym się muszę zgodzić z Obajtkiem, że bardzo możliwe, że to się skończy dla niego więzieniem. No wszystko na to wskazuje, że to może mieć akurat taki kontekst, taki koniec, ta cała sytuacja. A on nie zapowiadał, że do Europarlamentu będzie kandydował? Tam się trudno dostać, ale no Obajtek jest na tyle znany i na pewno ma pieniążki, to może by mu się udało. No ale dobra, idźmy dalej. I żeby zamknąć ten temat, okazuje się, to tutaj pan Harłukowicz z Onetu ujawnił, ale pokazał kwity, żeby nie było, że w zeszłym roku Daniel Obajtek zeznawał przed sądem. I wyobraźcie sobie, że mówił wtedy, przed sądem, że nigdy nie miał nieformalnego spotkania z Nisztorem.
Dzisiaj mamy nagrania, że miał. Jeszcze załatwiał robotę jego rodzinie i on o tym nic nie wiedział rzekomo. Dalej mówił wtedy, że nie łączy go prywatna znajomość, a na tym nagraniu nazywa go przyjacielem. Doniesienie w tej sprawie już jest w prokuraturze, więc jak tutaj wspomniałeś o więzieniu, albo przynajmniej jakiejś odpowiedzialności karnej, no rzeczywiście wygląda, jakby miało do niej dojść. Ale czekaj, bo jeszcze jedno pytanie. On tam zeznawał, czy tego świadkiem był w tym? Tak, ale noc nadal składanie fałszywych zeznań przed sądem. Tak, bo gdyby był tam w charakterze oskarżonego, no to wtedy odpowiedzialności karnej za składanie tam, czy nie są zeznania, tylko wyjaśnienia, wtedy nie masz. Natomiast jako świadek owszem masz, więc zobaczymy, co się będzie działo. No ale idźmy dalej. Teraz przejdziemy do tematu skarpetosceptycznego. Robert Bąkiewicz założył swoją własną partię. Wszyscy się śmieją z tego, że lewica się ze sobą kłóci. Owszem, to jest prawda, natomiast prawica zakłada kolejne partie. Więc nie mogła zabrać tej partii Roberta Bąkiewicza. Partia nazywa się jak? Oj, zapomniałem. Niepodległość. No tak, po prostu. No tak. Prosty umysł, prosta nazwa. Oczywiście rdzeniem tego i głównym założeniem jest co? Polexit. Tak, wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, ale widzisz, oni się już wycwanili, bo przed inwazją Rosji na Ukrainę oni jeszcze krytykowali bardzo często i gęsto NATO. Natomiast teraz, tam była jakaś dyskusja właśnie, w której Robert Bąkiewicz na Euronexcie brał udział, ktoś napisał, że tak, czyli zostajemy w NATO, wychodzimy z Unii Europejskiej, na co Bąkiewicz odpisał, że tak, oczywiście to ma właśnie wyglądać. Natomiast jedno mnie to fascynuje, że ci wszyscy ludzie, którzy tak się teraz wypowiadają na temat tej Unii Europejskiej, czy ja bym zapytał, dlaczego Ukraina chce do tej Unii Europejskiej? Skoro ta Unia Europejska jest taka zła? No, jest tam zaciągana siłą widocznie przez światowe lewactwa. Albo widzisz, może jest inaczej. Może Ukraina chce przystąpić do tej Unii Europejskiej, a ludzie pokroju Bąkiewicza, ale nie tylko, chcą po prostu Ukrainie to ułatwić i ustąpić miejsca, że Polska wychodzi, Ukraina wchodzi na to samo miejsce, może tak by było łatwiej po prostu. No i masz ukrainizację Polski. Patrz, wszystko się zgadza. Dokładnie. O ten temat jeszcze będzie poruszany, ale tak. Jeszcze tylko tak, żeby to zamknąć, tego Roberta Bąkiewicza, jak to pięknie brzmi, może kiedyś tak będzie faktycznie, to jest naprawdę skrajne onucarstwo moim zdaniem, w sytuacji, w której powinno nam bardzo zależeć na tym, żebyśmy jednak się integrowali z Unią Europejską, z NATO oczywiście, ale z Unią Europejską, żebyśmy byli jak najbliżej tego Zachodu, choćby ze względu na to, że wybory prezydenckie w USA mogą pójść tak, a nie inaczej. Wychodzą ludzie, którzy mówią, nie, my powinniśmy z tej Unii Europejskiej wyjść, bo tak jest lepiej. Dokładnie. Będziesz jeszcze miał pod koniec do powiedzenia coś na ten temat w kwestii sondaży. Owszem. Ale dobra, idźmy dalej. Kilka dni temu wybuchła wielka inba o amunicję, czyli prawica przedstawia to tak. Oto Tusk, król Europy, Für Deutschland, wielki zdrajca, zaprzaniec, piąta niemiecka kolumna, uśmiechnięta Polska, miało być dobrze, mieliśmy być blisko Europy. I co? I okazało się, że był unijny program finansowania zakupów amunicji, produkcji amunicji. I z tego programu Polska dostała tylko 2 miliony euro. A do rozdania było 500. No i tam, że Niemcy dostali tam 80 parę, Francuzi 30 parę, nawet Węgrzy dostali 20 parę, a Polska dosłownie najmniej 2,1 miliona. No i oczywiście tu wielka zdrada. No więc tak, spokojnie, to jest piękna dezinformacja. Otóż, ten program nazywał się ASAP, czyli to znaczy as soon as possible, ale pełna jego taka oficjalna nazwa to Act in Support of Ammunition Production. Rzeczywiście jest na 500 milionów euro i on zakłada zwiększenie produkcji z 1 do 2 milionów sztuk rocznie do końca przyszłego roku. Okay? Czy to jest mało, czy to jest dużo, zostawiam zupełnie na boku, niech tu się coś eksperci wypowiedzą. Natomiast z tego ten segment amunicji artyleryjskiej, to jest jedyny, w którym polskie firmy startowały, jest wart już tylko 90 milionów, czyli mniej niż 1/5. Z tego 3 polskie firmy, czyli Dezamet, Nitrochem i Mesco, złożyły wnioski o 11 milionów i z tych 11 dostały 2,1. Teraz, czy mogły dostać 5 albo 8 albo całe 11? Nie wiem. Być może. Może tu rzeczywiście jakieś złe siły zadziałały. Natomiast tak jak sobie czytam komentarze ekspertów, na przykład Marka Świerczyńskiego z Polityki Insight, Jarosława Wolskiego, no to oni wszyscy mówią, że no z pustego to i Salomon nie naleje, czyli po prostu te firmy nie mają takiej zdolności. I jakby te wnioski były oceniane dokładnie pod tym względem. Co więcej, te projekty, te dofinansowania, one, no właśnie, to były dofinansowania, a nie finansowania, czyli one zakładały na przykład, że okej, dostaniesz tu 5 milionów euro na przykład na produkcję, ale to jest połowa kwoty, drugą musisz wyłożyć ty. A w polskiej grupie zbrojeniowej tamta struktura jest taka, że po pierwsze polska grupa zbrojeniowa notorycznie jej brakuje pieniędzy, a po drugie ta struktura bardzo takie działania utrudnia. A tu było dość mało czasu, no, nazywało się to ASAP. Słuchaj, wnioski można było składać od 18 października.
do 13 grudnia, czyli niecałe dwa miesiące. No i tutaj tak, trochę pechowo trafiło, no bo w Polsce akurat zmieniała się władza. Owszem. Natomiast mówienie pisowców, że to Donald Tusk zrobił, który został premierem dokładnie tego 13 grudnia i co on miał tego samego dnia, nie wiem, wyczarować linie produkcyjne, których nie ma po prostu w tych firmach po 8 latach wstawania z kolan PiSu, czy nie wiem, co on miał właściwie zrobić. Dodajmy jeszcze do tego, że PiS w zeszłym roku stworzył taki program Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. To ruszyło wiosną zeszłego roku. Miało to być kilkanaście miliardów złotych, czyli powiedzmy około 3,5 miliarda euro, czyli całkiem dużo, na zakup i produkcję i rozbudowę tego potencjału produkcyjnego amunicji. Z czego z tych tam 14 bodajże miliardów, tylko dwa miały iść rzeczywiście na rozbudowę potencjału produkcyjnego, reszta po prostu na zakup. I z tym się nic nie dzieje, to leży. I oni to jakby ogłosili z wielką pompą w marcu zeszłego roku, że tutaj wiesz, no czasy są trudne, musimy produkować, Ukraińcom brakuje amunicji, jakby wojna pokazuje, że to taka wojna wielkoskalowa pochłania jej ogromne ilości i to w zasadzie od roku leży. Żeby było zabawnie, słuchaj, nawet Mastalerek, czyli nasz wiceprezydent, skrytykował w programie na żywo Błaszczaka za to, że on teraz mówi, że to Tusk i Niemcy. Mastalerek powiedział coś takiego, że no, jak mogliśmy dostać 20 milionów, przepraszam, najpierw tu, czasem trzeba się uderzyć w piersi i nie opowiadać bzdur i banialuk o Niemcach. Albo o tym, że Węgrzy dostali 20 milionów, jak wnioskowaliśmy 11. No jak, i Mastalerek mówi, no jak mogliśmy dostać więcej niż 11, czyli na przykład tyle co Węgrzy, jak wnioskowaliśmy tylko 11. Mówi, jeżeli chcieliśmy dostać 50, trzeba było wnioskować na przykład o 200. Oczywiście my byśmy i tak tego pewnie nie dostali, bo te firmy nie mają takiej zdolności produkcyjnej, ale faktem jest, że jakby maksymalny pułap, jaki sami założyliśmy, to było 11 i to zrobiły firmy obsadzone nominatami PiSu po 8 latach rządów PiSu, gdy trwał jeszcze rząd przejściowy Morawieckiego i to takie celowe opóźnianie przejęcia władzy. Tak. No i co? No i tyle. A tutaj jeszcze dodam, to już jako tak zupełnie na marginesie tej dyskusji, że jeśli chodzi o konflikt na linii Błaszczak-Mastalerek, to on dalej trwa, bo jakiś czas temu się pojawił, tu rzucę jako ciekawostkę, pojawiły się plotki, że Duda i Morawiecki będą zakładać jakąś partię po wyborach. Od tego się odniósł właśnie Błaszczak, że o Jezu, jak to będą, jak oni to będą zakładać, to będzie tragedia i wtedy mu odpowiedział Mastalerek, że jeśli on, niech on się zajmie czymś innym, bo po swoich dokonaniach, jeśli chodzi o obronę Polski, tak, a czy o budowanie tego obronności Polski, to wiesz. Jeszcze jedno tylko, jak ta afera już wybuchła, to oczywiście odezwali się ludzie o umysłach symetrystycznych, tacy jak Krzysztof Stanowski, powiedzmy wprost, tą aferę po pierwsze, to zrobił PiS, a po drugie teraz tą inbę medialną też zrobił PiS, bo oni tutaj wymyślają, że ten Tusk, piąta kolumna. No więc oczywiście politycy Platformy, Koalicji Obywatelskiej i w ogóle nowego rządu, no zaczęły mówić, no ale zaraz, chwila, no to się działo za PiSu, to robią firmy zarządzane przez ludzi z PiS i tak dalej. No a to wyszli symetryści pokroju Stanowskiego, zaczęli mówić, on już ma dość tych kłótni zawsze, kto kogo, on tylko chce wiedzieć, jak do tego doszło. No właśnie tak do tego doszło. No właśnie ci to mówią, tak? No jakby, co to ma być, że jakby jest rzeczywistość obiektywna, PiS nagle zaczyna ją przesuwać 50 metrów w prawo, żeby budować swoją narrację, ktoś to kontruje i Stanowski, on się zgubił, on już nie wie, on tylko chce, by się przestali kłócić. Matko Boska, no jest dziennikarzem na pewno, znaczy no wiem, że nie, ale... Ja mam taką propozycję do Stanowskiego, może niech on, jak on chce mówić, jaka jest prawda, to niech on powie, o jaką prawdę mu chodzi, którą prawdę mu chodzi, to wtedy będzie łatwiej po prostu mu tą prawdę przekazać. Dokładnie. Ale właśnie, jeśli jesteśmy przy temacie prawdy i postprawdy, jak to się pięknie mówi, to trzeba przejść do tematu Kai Godę, która znalazła kolejne zagrożenie, którym straszy, bo była to aborcja, czy później w międzyczasie gender, geje, cały ten pakiet. Teraz się okazuje, że zagrożeniem są Ukraińcy, którzy chcą przejąć władzę w Polsce. I to wy sobie myślicie, że to jest jakiś żart, albo że ona przesadza, tylko że wcale nie, bo znalazła kandydatkę, która nazywa się Anna Tymoszenko i opublikowała wpis na Elonexie, że ona uprzedzała przed tym, co się będzie działo, że teraz Ukraińcy chcą przejąć władzę w Polsce, więc bardzo szybko zwrócono jej uwagę na to, że Anna Tymoszenko, to jest nazwisko po mężu, to jest Anna Mielczarek, ona się bodajże nazywała, natomiast jest to osoba, która jest z Częstochową związana od wielu lat. Polka, po prostu wyszła za Ukraińca. Tak. No i jeszcze generalnie tutaj nie ma czego szukać. A jeszcze oczywiście była kwestia barw, no bo tam były takie żółto-niebieskie barwy, więc też zwrócono jej uwagę na to, że to są częstochowskie barwy, plus to są takie jakby barwy maryjne, o których ona powinna wiedzieć, no. Na tym się oczywiście nie skończyło, ponieważ... No, mów. Nie, bo chciałem tak tylko zapytać, no bo mamy wybory samorządowe, mamy 2000 gmin, 400 powiatów, ileś tam 10 miast, jeszcze województwa, więc tych kandydatów w tych wyborach jest naprawdę kilkadziesiąt tysięcy, jak nie powyżej 100 tysięcy ludzi. Jedna Anna Tymoszenko
z domu Mielczarek, czyli Polka, która po prostu ma nazwisko po mężu Ukraińcu, kandyduje do, przepraszam, aż sprawdziłem, uwaga, Rady Miasta Częstochowa. No ja nie wiedziałem, żeby przejąć Polskę, wystarczy być jednym radnym w Częstochowie, ale być może brakuje mi wyobraźni. No tu jest Jasna Góra, także to jest raczej proste chyba. Przejmę Jasną Górę, przejmę Polskę. Ale warto zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o tych kandydatów, dobrze to powiedziałeś, bo kiedyś pamiętam były jakieś dane zbiorcze, wyszło na to, że kandydatów w którychś wyborach samorządowych było około 300 tysięcy. Nawet. Także no. Bardzo dużo, gigantyczna liczba. I mamy jedną kobietę z ukraińskim nazwiskiem. A, ale widzisz, to jest jedyna, o której pani Kaja Godek się dowiedziała, a jak to wygląda dalej? To jest właśnie ta taktyka z salami. W następnych wyborach za 4 lata będą 2 osoby, za 8 lat 3 i wiesz, zanim się obejrzysz, będą wszędzie. Ale idźmy dalej, bo ponieważ zwrócono Kaja Godek uwagę na to, to się odgryzła i odgryzła się w sposób, no właściwie swojej kondycji intelektualnej. Przeczytam wam wpis. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy relatywizują sytuację, pisząc o barwach Częstochowy, nazwisku po mężu i w nawiasie nie spolszczonym nazwisku, ale co tam. Krojenie salami znowu okazuje się świetną taktyką, żeby długofalowo niszczyć Polskę. I znowuż mamy jedną osobę, która kandyduje gdzieś, która jest... To jest Polka, która ma męża Ukraińca i ona będzie niszczyć Polskę, dlatego że pani Kaja Godek tak powiedziała, ale pani Kaja Godek przyzwyczaiła nas do tego, że jest bardzo prawdomówną osobą, więc nigdy by nas nie okłamała. Skoro już mówimy o zagrożeniach dla polskiej tożsamości, nie możemy nie wspomnieć o tym, że nowym przewodniczącym Konfederacji Episkopatu Polski został arcybiskup Wojda. Czyli on generalnie zastąpił Gondeckiego oraz jego zastępcę Niedraszewskiego. Wojda to jest obecnie metropolita gdański, ale on do 21 roku był metropolitą, czyli arcybiskupem w Białymstoku. I teraz tak, to jest dokładnie ten biskup, arcybiskup, który w 2019 roku, pamiętasz, tak w taki radykalny sposób opowiadał się przeciwko temu pierwszemu Marszowi Równości. To było, przypomnijmy, 2019 rok, trwa kampania do wyborów parlamentarnych w Polsce. PiS od marca do tam października, gdzie były wybory, rozkręcił niewidzianą dotąd w Polsce i chyba być może wręcz w Europie, może poza Węgrami, kampanię nienawiści wobec osób LGBT. I tam były te wszystkie szurskie, skrajnie prawicowe narracje, że WHO seksualizuje dzieci, że geje będą, to pedofile są i tak dalej. Obrzydliwe rzeczy naprawdę. I Kościół to wszedł cały na różowo, tak? Jędraszewski właśnie wtedy mówił o tęczowej zarazie. I gdy w Białymstoku poszedł ten pierwszy Marsz Równości, to właśnie arcybiskup Wojda powiedział, że uwaga, nazwał go elementem obcym podlaskiej ziemi, mocno zakorzenionej w Bogu, a zatroskanej o dobro własnych dzieci. Czyli wiesz, bo to zdeprawuje dzieci, czyli WHO je seksualizuje. No to jest dokładnie ten sam pakiet narracji. Za Wyszyńskim powtórzył non possumus. No i wtedy... W trakcie tego marszu niemalże doszło do pogromu. To tutaj trzeba, tak. Mimo że to pisowska policja była, trzeba ją pochwalić, bo rzeczywiście, gdyby nie interwencja policji, tam by były ofiary. I ja nie wykluczam, że śmiertelne, bo tam się zjechali tibole z całej Polski i oni uważali, że oni teraz bronią kościołów i tutaj, wiesz, polskie tożsamości przed tą deprawacją. Co zabawne, my już o tym w którymś odcinku wspominaliśmy, to był 19 rok, rok i dwa lata później w Białymstoku przechodziły te marsze równości, ponieważ już nie było takiej histerii, nic się nie stało, nikt nie został zdeprawowany, nikt ich nie atakował. Tam jakieś pojedyncze incydenty, ale wtedy w 19 roku to było masowe. Ja, pytanie jedno, bo coś mi się przypomina, odblokowało mi się takie wspomnienie. Tam chyba któryś duchowny dziękował właśnie tym kibolom i tym wszystkim, że oni tam przyjechali bronić tego Białego Stoku. No to właśnie Wojda. Teraz został szefem, przewodniczącym Konfederacji Episkopatu, Episkopatu Polski. Ale to był taki honest mistaj z tą Konfederacją. Dodajmy tylko, że on był wybrany w głosowaniu, czyli tak zdecydowała większość biskupów w Polsce. Czyli po prostu to jest decyzja Kościoła. Więc zamienił stryjek siekierkę na kijek, zamienił Gondeckiego na Wojdę. Niech Ilnowi będzie cały czas to samo. Najprawdopodobniej przez jakiś czas potem zobaczymy. Dobrze, idźmy dalej. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o tym, że pewien poseł już nie jest w Polsce 2050, no właśnie ma pewne problemy związane z tym, że został nagrany w trakcie składania propozycji, eufemizując, chyba nie do końca legalnej. I oczywiście zrobiło się o tym bardzo głośno, on najpierw został wykluczony, a czy najpierw zawieszony w członkach partii, potem z niej wyleciał, teraz już jest niezrzeszony. W pewnym momencie też zapowiedzieliśmy to, że on tak jakby się odgrażał, że on powie, jak wyglądała prawda, że pójdzie do TVN-u. No i poszedł do tego TVN-u. Generalnie można było tego nie oglądać, bo nie powiedział tam nic ciekawego. To znaczy powiedział, że on jest ofiarą, to była prowokacja. Potem poszedł do Polsatu, parę dni później powtórzył to samo, ale w międzyczasie, czy w tym samym dniu, w którym był w TVN-ie, poszedł jeszcze gdzie indziej. Poszedł do miejsca, do którego nikt, komu zależałoby na tym, żeby zachować pozory wiarygodności, by nie poszedł, czyli do Zbigniewa Stonogi, który opowiadał, że
poseł Adam Gomuła był ofiarą prowokacji Orlenu, no bo Nowa Trybuna Opolska jest zarządzana przez Orlen. A tu dodam jakąś jedną ciekawostkę, taką, że spodziewałem się, że w tej Nowej Trybunie Opolskiej po tym, jak będzie w Orlen Presie, będą czystki, będzie kasowanie artykułów, bo w niektórych, wręcz w innych tych takich portalach tak było, a tam nie. I tam na przykład dalej wisi artykuł o tym, że szara eminencja, czyli ojciec Patryka Jakiego, został zwolniony z urzędu. Mhm. Ale to tylko ciekawostka. No jeśli chodzi o posła Gomołę, to powiedzmy sobie szczerze, że można było się zastanawiać nad tym, czy on faktycznie nie pójdzie do tego TVN-u i tam nie opowie, nie wyciągnie jakichś paragonów i nie powie, że dobra, to się wszystko działo wcześniej, natomiast no, ponieważ paragonów nie wyciągnął, no to chyba wiemy, jak ta sprawa dalej się potoczy. I jeszcze jedna taka uwaga dla każdego, kto się kiedykolwiek zajmował, miał jakikolwiek styczność z PR-em, jest oczywiste to, że to dla niego była sytuacja kryzysowa i to trzeba szybkiej reakcji. On nie zareagował szybko, co już samo w sobie jest sygnałem, że jest źle, a po drugie potem poszedł i zaczął usiłowo to rozwadniać, co sugeruje, że no, było dokładnie tak samo, jak zostało to, dokładnie tak, jak zostało to przedstawione w tej Nowej Trybunie Opolskiej. No tak, no bo on powiedział, że to była prowokacja w niego wymierzona. Nawet jeśli tak było, bo ktoś tam do niego być może przyszedł świadomie go nagrywając, nie zmienia to faktu, że on tę ofertę złożył. Ja bym tylko jeszcze może powiedział jedno. To nie była prowokacja wobec niego, tylko jego osoby. Trzymajmy się tego. Jeszcze dodam to jeszcze, że w tym Polsacie jak był, to tam zaczął tłumaczyć, że oni źle to opisali, bo to miało dotyczyć czegoś innego. Ja tak mówię w ten sposób, nie mówię o szczegółach, dlatego że to generalnie te tłumaczenia są bez sensu. Gdyby faktycznie był niewinny, to nie wywaliliby go z tej partii. Zawiesiliby go, pozwolili mu się oczyścić z zarzutów i no i by go przyjęli z powrotem. No raczej tak się nie, raczej się to tak nie skończy. No nie. No dobra, liczmy dalej, bo teraz mamy poważny temat. Mianowicie Andrzej Duda udzielił ostatnio wywiadu i wypowiadał się, był pytany o ustawy i ogólnie prawo do aborcji, antykoncepcji i tak dalej. No i on zapowiedział, że wszystko zawetuje. Czyli powiedział tak, że on zawetuje tą pigułkę dzień po, no bo przypomnijmy, Konstanty Radziwiłł w roku bodajże 16 czy 17 wprowadził ją na receptę. Teraz jest projekt już przegłosowany, żeby ona znowu była ogólnodostępna od 15 roku życia bez recepty, tak jak to jest w większości krajów. No i on powiedział, że to na pewno zawetuje. Tutaj dam taką ciekawostkę, że Konstanty Radziwiłł wtedy, kiedy on to właśnie wprowadzano, przywracano te recepty, bo wcześniej była na tą receptę dostępna, tłumaczył, że, bo to jest taka typowo prawicowa narracja, która teraz jest powielana, że te pigułki będą nadużywane, że będzie się ich bardzo dobrze przyjmować i że on ma sygnały, że tak właśnie jest. No i teraz tak. Pierwsze pytanie, które można było zadać, skąd ma takie sygnały, skoro dostępne bez recepty, ale to już coś innego, że tak powiem, mniejsza o to. Istotnie było to, że zostało zadane pytanie w trybie dostępu do informacji publicznie o to, na jakich danych on się opiera i była to lekka przepychanka, ministerstwo nie chciało odpowiedzieć, wreszcie odpowiedziało, że w telegraficznym skrócie nie interesujcie się, bo dostaniecie kocie i mordy, a wyglądało to tak, że powiedzieli, że no, rozmowa w radiu dotyczyła czegoś innego, to był wątek poboczny, więc on nie musiał się opierać na żadnych danych, więc już wtedy wiedzieliśmy, że to jest bzdura, a teraz to jest cały czas powtarzane, to tak. Samo też powtórzył prezydent Andrzej Duda i zaczął mówić, zresztą tak jak wszyscy prawicowcy, że to jest bardzo szkodliwe. I doczekało się to reakcji Dawida Myśliwca, który jest tam autorem naukowego Bełkotu, który napisał, że w przypadku pigułki dzień po potwornie mnie irytują argumenty polityków w stylu, a co jeśli 15-latka weźmie 5 takich pigułek? I dopisał, aktywnym związkiem preparatu jest octan uliprystalu w ilości 30 mg. W tej sytuacji dawka śmiertelna dla 50-kilowej osoby to jakieś 2100 tabletek. Także dziękujemy panie prezydencie, że pan tak dba o bezpieczeństwo i o zdrowie kobiet. Dodajmy jeszcze ważniejsze, ta tabletka kosztuje około 100 zł, więc założenie, że nie wiem, 17-letnia dziewczyna będzie sobie co kilka dni, nie będzie uprawiała seks bez zabezpieczeń, nie wiem, raz w tygodniu będzie brała 10 takich tabletek, czy nawet 5, jest po prostu absurdalne. I pomijam, że to by nie wyrządziło jakichś szkód w jej zdrowiu, on tutaj to nazwał, uwaga, bombą hormonalną. Zwróć uwagę, że równocześnie w każdym dyskoncie możesz kupić ibuprom czy APAP, gdzie no, jak powiedzmy jesteś nastoletnią dziewczyną i ważysz, nie wiem, 50 kg, wzięcie 5 czy 10 tabletek powszechnie dostępnego APAP-u czy ibupromu, jak najbardziej może ci zrobić krzywdę, a nawet cię zabić. Ja bym tylko w takiej sytuacji, będąc dziennikarzem, bo nie jestem i nigdy nie będę rozmawiał z panem prezydentem Andrzejem Dudą, ale zadałbym pytanie, okej, jego zdaniem to jest bardzo złe, to jest bomba hormonalna, jak reaguje organizm młodej kobiety, młodej dziewczyny na ciążę? Czy to przypadkiem nie ma, jakieś tam hormony się nie wydzielają, czy to jest takie neutralne dla zdrowia? Są przecież badania naukowe, które mówią, że ciąża w tym wieku jest szkodliwa dla zdrowia, natomiast nie ma żadnych badań, które by pokazywały szkodliwość tych tabletek. Co więcej, no one są od 25 lat sprzedawane w tylu krajach Unii Europejskiej. Nic się nie dzieje, no jakby nie ma żadnych statystyk dotyczących tego, że to jakoś masowo krzywdzi te młode dziewczyny.
Po pierwsze, to jest pewnie kolejny spisek Big Pharmy, a po drugie, ty mówisz, że są badania, ja wiem, że są te badania, ale pan prezydent się cały czas uczy, może jeszcze do nich nie dotarł. Wszystko może po angielsku są napisane. Natomiast Duda jeszcze dalej powiedział tak, że no ale jak to ma być, że taka bomba hormonalna miałaby być od 15 czy 16-letniej dziewczyny dostępna, a przecież solaria są dopiero do 18 roku życia. No tak, ale jak źle używasz solarium, to sobie zrobisz na przykład raka skóry, a tych tabletek po pierwsze nie byłoby się na to stać, a po drugie nie da się właściwie nimi sobie zrobić krzywdy. Dalej, on powiedział, że no przecież z tą aborcją to jest spoko, bo jest przesłanka zdrowotna, więc cytat, bezpieczeństwo życia kobiety jest zabezpieczone. No tak, no szczególnie. Tak, wiemy ale... o tym. On powiedział, że zawetuje wszystko i uwaga, powiedział, że zawetuje referendum. I tu się należy zdanie wyjaśnienia. Dzisiejszy odcinek będzie parę minut dłuższy z tego powodu. Otóż, jak wiemy, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, od kiedy właściwie nowy rząd się sformował, cały czas forsują tutaj tą kwestię referendum, że o aborcji powinniśmy się wypowiedzieć w referendum. I zostawię zupełnie na boku argument, z którym się mniej więcej zgadzam, ale że nie należy w referendum poddawać praw człowieka. Okej, zostawiając to na boku. Oni nie dodają nigdy, że Duda nadal może to zawetować. Bo nie ma czegoś takiego jak ustawa zrobiona referendum. Czyli to nie jest tak, że Polacy mówią, czy chcesz stworzyć taką ustawę. Nie. Polacy mogą dostać pytanie, czy chcesz na przykład liberalizację aborcji do 12 tygodnia. Jeżeli wypowiedzą się na tak, to wtedy państwo polskie jest zobowiązane, tam jest w ustawie napisane bez zwłoki i tak, czy w konstytucji wręcz, bezwłocznie i tak dalej. Czyli no szybko generalnie. Taki przepis, który w jakiś sposób tą wolę wypełni, wprowadzić. I ten przepis to jest zwykła ustawa. A właściwie nowelizacja już istniejącej tam ustawy o zdrowiu. Więc krótko mówiąc, gdyby dziś rozpisać referendum i załóżmy nawet, że 51% Polaków powie tak, chcemy liberalizacji aborcji do 12 tygodnia, to Sejm po prostu by przygotował nowelizację ustawy albo użył jednej z tych, które tam leżą w zamrażarce, którą Szymon przeniósł na parafię i to by musiało być normalnie poddane pod głosowanie i zakładając nawet, żeby przeszło to głosowanie, czyli że no tak naprawdę trzecia droga by za tym zagłosowała, bo bez tego to się nie da, bo przecież PiS i Konfederacja na pewno za tym nie zagłosują, to i tak Duda może to zawetować jak każdą inną ustawę. I według mnie to, być może o tym jeszcze zrobimy jakiś odcinek, może mówiąc o Hołowni, natomiast według mnie Hołownia tutaj ma taki sprytny plan, że z jednej strony on liczy na to, że dojdzie do referendum i to nie przejdzie i wtedy będzie miał na lata klepnięte, że no i widzicie, ludzie nie chcieli, nie zajmujmy się tym, a z drugiej strony, że jak to przejdzie, on wtedy będzie mógł powiedzieć, że no zagłosował za, bo tak chciał naród, a teraz to on nie wie, co chce naród, a i tak Duda to potem zawetuje i będzie spokój, no ale zobaczcie, no nie dało się, a potem Hołownia sobie wymarzył, że zostanie prezydentem za rok i oczywiście on jako prezydent prawdopodobnie też by tego nie podpisał. Tu jest jeszcze taka istotna kwestia, bo w trakcie kampanii prezydenckiej w 2015 roku Andrzej Duda bardzo dużo mówił na temat tego, że powinny być referenda rozpisywane, jeżeli zbierze się odpowiednią ilość liczbę podpisów. Bardzo szybko zapytano go o tym, co w przypadku, kiedy zbierane zostaną podpisy, ludzie będą chcieli zorganizować referendum w kwestii aborcji i on wtedy powiedział, że w takich tematach nie powinno się organizować referendum, więc jego zdanie jest tutaj oczywiste. Natomiast ja sobie przypominam, że chyba Szymon Hołownia coś tłumaczył na temat tego, że Duda będzie musiał to podpisać jakoś tak. Jakoś to dziwnie brzmiało dosyć, ale było coś jakoś tak sprzed jakiegoś czasu. Dodajmy tylko na koniec, że Izabela Leszczyna powiedziała, że nawet jeżeli Duda zawetuje, to tą pigułkę dzień po bez recepty, to ona to załatwi rozporządzeniem ministerialnym. Czy jej się to uda? Nie wiem. Twierdzi, że od 1 maja te tabletki już będą dostępne. No ale dobra, idźmy dalej. Tak, tutaj jeszcze dodam, że miałem... Kiedy Duda zaczął opowiadać o tym, że on nie podpisze tej ustawy, bo to nie teraz zaczął, tylko już jakiś czas temu, zacząłem sobie sam dywagować, jak to się skończy i przypuszczałem, że jeżeli nie przejdzie ta ustawa, to bardzo możliwe, że będzie próba zrobienia tego rozporządzeniem. Zobaczymy. Może się okaże, że miałem rację. No ale idźmy dalej. Często się u nas pojawiają takie sondaże zaufania, które tam się pokazuje, komu tam Polacy ufają, komu nie ufają i jakiś czas temu pojawił się... W zeszłym tygodniu pojawił się sondaż zaufania rzucony przez Wprost i tak już wszystko było self-explanatory, że jest nowy sondaż zaufania i już w tytule było, że wysoka pozycja Patryka Jakiego. No to mniejsza z tym, czy miał tam jakieś 37% czy mniej, ale według tego, co napisali, miał najlepiej wyszedł z całej Zjednoczonej Prawicy, więc to już powinno nas troszeczkę zaalarmować, że coś się dzieje nie tak. Ja już miałem na końcu klawiatury napisanie krótkiego tekstu o tym, do czego prowadzi takie dziennikarstwo, jakie mamy w Polsce, właśnie do tego, ale potem coś mnie tknęło, myślę, ja sobie może zobaczę, kto to zrobił. Jakiż był mój brak zdziwienia, gdy okazało się, że zrobiła to jedna z moich ulubionych sondażowni, CBM Indicator, która ma bardzo długą historię bardzo zjawiskowych takich dokonań, jeśli chodzi o sondaże.
Jedna najbardziej spektakularna i to dokonanie, które zwróciło moją uwagę na tą sondażownię, to było branie udziału w wyprodukowaniu takiego raportu, z którego wynikało, że młodzież to jest teraz tak bardzo konserwatywna, że Terlikowski sprzed 10 lat by powiedział, że uspokójcie się. Oczywiście wcale nie jest konserwatywna, o czym się mogliśmy przekonać między innymi po wyborach i w trakcie wyborów. No ale wtedy, jak sobie pochyliłem się nad tą firmą badawczą, znalazłem kilka perełek i ciekawe, czy dostrzeżecie pewien punkt wspólny. Otóż tej sondażowni wynikło, że Patryk Jaki ma szansę wygrać wybory w Warszawie. Tej sondażowni wyszło, że Marcin Warchoł wygra wybory w Rzeszowie. Tej sondażowni dwukrotnie wyszło, że Solidarna Polska, teraz suwerenna, ale wtedy była solidarna, samodzielnie jest w stanie wejść do parlamentu. A teraz z tej samej sondażowni wychodzi, że Patryk Jaki, jeśli chodzi o zaufanie, ma najwyższy słupek z całej Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, wydaje mi się, że tu jest chyba jakiś punkt wspólny. Nie, ja go nie widzę zupełnie, ale może ten atak na osobę suwerennej Polski. Idźmy dalej. Jarosław Kaczyński stanął przed Komisją Sejmową do spraw Pegasusa. No i niestety wyszło to bardzo słabo. Więc na początku się jeszcze wydawało, że no i to Kaczyński się ośmiesza, bo on odmówił, tam jest takie przyrzeczenie na początku, że będziesz mówił prawdę i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, że nie może go wypowiedzieć w całości, nie może powiedzieć, że powie całą prawdę, bo on tu wie straszne, tajemne rzeczy, niektóre dotyczą bezpieczeństwa państwa i on musi dostać pozwolenie od premiera. No Tusk tak trochę śmieszkowo, ale już parę godzin po fakcie, mu napisał na Twitterze, okej, zezwalam, jakby mów i to dotyczy każdej komisji ever, no ale już było pozamiatane. Generalnie ta komisja nie dała rady, niestety. Tam doszło do takich słownych przepychanek, znaczy tak, tu się stały dwie rzeczy. Po pierwsze, politycy PiSu sabotowali jej działania, to nie miejmy wątpliwości. Tak. Posłowie Gosek i Ozdoba celowo to robili tak, żeby to ośmieszyć, żeby to przed kamerami był chaos i im się to udało. Ale druga rzecz to, że pozostali członkowie komisji z obecnego rządu nie zapanowali nad tym. I w efekcie z tego właściwie nic nie wynikło. Tam były jakieś przepychanki o jakieś, uwaga, ja tego nie wymyślam, zrujnowanie sklepu, tej naleśnikarni, przepraszam. Już nawet nie pamiętam kto, że ktoś tam z PiSu zarzucał komuś, że on zrujnował jakąś naleśnikarnię, chyba Ozdoba mówił i tam 50 razy to powtarzał, że poseł Zembaczyński jakoś tak dopytywał tego Kaczyńskiego, trochę nie wiadomo, już tak, wiesz, do zmęczenia, że tam, a dlaczego pan wtedy został wicepremierem, a nie premierem i tak dalej. Niewiele z tego wynikało. Krótko mówiąc, moje wrażenie, ja to wprawdzie nie oglądałem na żywo, tylko po fakcie, moje wrażenie obejrzenia tylko po fakcie było takie, że nic z tego nie wynikło. Mogło, ale nie wynikło. No niestety. No tu jest kwestia taka, że komisja się chyba na pewno się nie przygotowała do tego całkowicie. Obstałem, że im się wydawało, że przyjdzie taki dziadzio Kaczyński i oni go tam po prostu przeczołgają. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby się przygotowali, to pewnie byliby to w stanie zrobić. Natomiast ponieważ się nie przygotowali, to wyszło troszkę podobnie jak to, jak Tusk został wezwany przed komisję do spraw Amber Gold. No i tam się działy rzeczy. Ja pamiętam, że w dniu, w którym doszło do tego przesłuchania, to była taka tragedia, że Samuel Pereira otworzył piwniczkę z nagraniami i puścił nagranie sobie i przyjaciół. Znaczy, nie on, żartowano, że to on później, że to on otworzył piwniczkę, ale no, związek przyczynowo-skutkowy był zachowany. No, oczywiście nie porównuję tego, co się działo, bo Tusk sobie radził tam znacznie lepiej. Natomiast to było też, im się pewnie wydawało, że zaproszą tego Tuska, tego, no wiecie, tego takiego owego i co on tutaj będzie, w ogóle nic nie będzie mógł zrobić, oni go przeczołgają, skończyło się tak, jak się skończyło, no a teraz jest to samo. Bardzo źle jest w sytuacji, w której ludzie tacy jak Krzysztof Bosak mówią rzeczy, które mają nawet sens. On zapytał, czemu oni zaprosili go na samym początku, skoro on był jednym z najważniejszych świadków, a nie na końcu, nie? Tak, trochę bez sensu. Aczkolwiek ja bym nie powiedział, że on ich przeczołgał, wiesz? Ja bym raczej powiedział, że zniszczył te obrady. Jakby doprowadził do takiego chaosu, że w efekcie nikt nie wie, czy tam w ogóle cokolwiek ustalono, czy nie, raczej nie. Jedyny konkret chyba to jest taki, że Kaczyński powiedział, że to, co się mówi o Pegasusie w mediach, to fake newsy i że to są tylko kwestie techniczne, że w ogóle jakby nie było w tym aspektu politycznego. To jest coś, czego można się złapać, bo z Pegasusem na pewno jeszcze będzie wychodziło na jaw dużo, dużo, dużo więcej i wtedy będzie można stwierdzić, czy na przykład Kaczyński komisji nie okłamał. Okaże się, no. Idźmy dalej. Teraz mamy kolejny sondaż. Tym razem chodziło o inny sondaż, który wjechał mi na timeline przez konto do rzeczy. Otóż okazało się z tym sondażu, że w Polsce w przeciągu dosłownie paru miesięcy dwukrotnie wzrosła słupek poparcia dla wyjścia z Polski z Unii Europejskiej z 10 do 20%. Tylko tym razem ja już byłem po tym, jak zobaczyłem ten sondaż CBM Indicator, więc już byłem pouczony, że zobaczę, kto to zrobił. No i
Zrobił to ogólnopolski panel Ariadna, który jest mi znana sondażownia, bo to właśnie ta sondażownia jako pierwsza przeprowadziła sondaż, z którego wynikało, że wybory w Warszawie może wygrać Patryk Jaki. Tylko, że widzicie, diabeł tkwi w szczegółach, bo to już trzeba było sobie tam wtedy doczytać. Otóż oni zrobili sondaż na grupie ogólnopolskiej. Tak więc zapytano Polaków, kto wygra te wybory. Wybory lokalne w jednym miejscu, tak. Chodziło o udowodnienie pewnej tezy. Ona się tam potem powtarzała u różnych innych sondażowni. Były tam jakieś takie naprawdę krzaki, z których wynikało, że ten Trzaskowski to ledwie wejdzie do drugiej tury, albo w ogóle Jaki go rozjedzie. Znaczy w pierwszej to nie dawano Jakiemu wygranej w pierwszej turze, ale w drugiej to już nie wyglądało i to nie są przypadkowe rzeczy. Może inaczej. Gdyby te badania robił ktoś, kto się na nich nie zna, okej, może naprawdę czegoś nie ogarnął, ale nawet ktoś, kto się nie zna na robieniu sondaży, domyśliłby się, że robienie sondażu ogólnopolskiego w kwestii wyborów lokalnych w wyniku chyba trochę nie działa, a czy nie działa, chyba nie o to chodzi w tym sondażu, bo to nie będą, z tego nadal nie będzie wynikało, kto wygra te wybory. Bo tutaj jest jeszcze inna kwestia. Oni tam zadali pytanie, to potem się pojawiało już w ostatnim roku w Ibrisie, kto te wybory wygra. Może inaczej, to nie był taki typowy sondaż poparcia, tylko pytanie było skonstruowane, kto twoim zdaniem wygra. Czyli nie na kogo byś głosował, tylko kto twoim zdaniem wygra, to jest zupełnie co innego. Tak. Mógł być jakiś niewielki skok, bazując, są te protesty rolnicze, różnie ludzie na to reagują, dużo się mówi złego Unii Europejskiej, no ale z drugiej strony o tej Unii Europejskiej dużo złego mówiło się już wcześniej, więc nie widzę powodu, dla którego akurat miałby być dwukrotny skok poparcia dla wyjścia z Unii Europejskiej. I dodajmy, że akurat w ostatnich miesiącach zniknął największy kanał dezinformujący na temat Unii Europejskiej, czyli TVP PiS-owskie. Okay. Zgadza się. Dobrze, no i zakończmy tak może lekko optymistycznie. To jest sprawa w toku, ale wygląda na to, że powinna być domknięta niedługo. Optymistyczna, dlatego że dotyczy ciekawej rzeczy, ale też pokazuje, że przynajmniej czasem Polacy potrafią coś zrobić razem. Otóż Sejm już do trzeciego czytania skierował uchwałę do Parlamentu Europejskiego w sprawie nałożenia embarga na żywność z Białorusi i Rosji. Poparły ją wszystkie kluby. Ciekawe to, jak Grzegorz Braun, co mnie nie sprawdziłem. No ale dobrze, ale wszystkie kluby, czy jak rozumiem Konfederacja, też być może bez Brauna. No i generalnie no, mają być po prostu nałożone sankcje, tudzież pełne embargo właśnie na import żywności z Rosji i z Białorusi. To prawdopodobnie przejdzie, na razie jest w trzecim czytaniu, ale to niedługo powinno stać się ciałem i taki apel polskiego państwa całego do Unii Europejskiej będzie wystosowany. To jest pokłosie tego, że gdy teraz trwają te protesty rolników w sprawie tej żywności wywożonej z Ukrainy, nagle okazało się, że tak naprawdę do Unii wjeżdża całkiem sporo żywności z Rosji. Tutaj od razu podkreślę, tam latała taka liczba 12 milionów ton, która okazała się być fejkiem, zresztą wygenerowanym przez jakąś ukraińską stronę internetową. Natomiast nie zmienia to faktu, że tej żywności wpływa dość dużo. Na przykład do Polski bezpośrednio z Rosji nie, ale na przykład na Łotwę i tam jest jakby przeklejana na produkcję już unijną i wtedy trafia do Polski. I to jest rzeczywiście problem, bo Rosja też jest bardzo dużym producentem żywności, podobnie jak Ukraina. I oczywiście czerpie z tego profity. I oczywiście z tych profitów finansuje sobie wojnę. Więc oczywiście jak najbardziej dobrym jest, żeby takie embargo nałożyć. No i Polska jako całość, cała scena polityczna Polska za czymś takim się opowiedziała i to jest ten optymistyczny akcent, który chciałem zakończyć. Znalazłem już tutaj to, jak się wypowiedziała Konfederacja, że Konfederacja poprze uchwałę, choć jest ona niedoskonała, bo chodzi o przesłanie do Polski, nie powinna trafiać żywność ze wschodu o innych standardach, więc musieli nawiązać tutaj oczywiście do Ukrainy w ten sposób. No ale poparli to, także no, nie powiem chwała im za to, bo nigdy pod żadnym pozorem tego nie powtórzę, ale dobrze, jeszcze że to poparli. Jeszcze poczekajmy do głosowania, bo posiedzenie Sejmu jutro się zaczyna. Ja jednak obstawiam 10 zł, że Grzegorz Braun będzie przeciwko, albo się przynajmniej wstrzyma. Może zatrzaśnie się w toalecie i nie będzie mógł głosować. Może tak będzie. I tym jednak optymistycznym akcentem kończymy. To były Cebule na torcie podcastu dezinformacyjnego i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.